Niezręcznie mi tutaj się stoi, dlatego że Balon był taką osobą, która nie była taka mocno oficjalna. Wszyscy jesteśmy tak jakby w tym klimacie Balona. My jako centrum nurkowe uczymy nurkowania takiego, jakiego Balon uczył. Ciężko mi się w tej chwili mówi, bo wracają chwile, które były 15 lat temu. Może nie za wiele będę mówił. Generalnie pamiętajmy Balona. Balona takiego, jaki był zawsze. Zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny. Był super facetem, super instruktorem. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Barbarę Tarasiewicz, żonę Andrzeja Tarasiewicza. Dzień dobry. Chciałabym w imieniu rodziny, zwłaszcza córki mojej Justyny oraz ojca Andrzeja, który stoi tam, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość, zwłaszcza inicjatorowi Piotrowi Krzywińskiemu, radnemu Iwaszkiewiczowi, władzom miasta, wszystkim, którzy sprawili, że to miejsce będzie miało nazwę Andrzeja Tarasiewicza. Stoimy właśnie przed budynkiem, w którym mieściła się kiedyś siedziba klubu Płetwal i Andrzej od najmłodszych lat związany był z tym miejscem. Myślę, że nie będzie wielką przesadą, jeśli powiem, że on swoją pasją i osobowością sprawił, że miejsce to było otwarte, było przyjazne, zawsze tu można było przyjść, właściwie codziennie ktoś był. Tu się odbywały spotkania, tu się planowało różne wyprawy, więc Andrzej był częścią tego miejsca i dlatego bardzo cieszę się, że to, co zrobił, czego dokonał, nie zostanie zapomniane, zostało upamiętnione w ten sposób, że on będzie patronem tego miejsca, z którym był tak związany. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radnego pana Wojciecha Iwaszkiewicza. Szanowni Państwo, myślę, że miasto to nie tylko budynki, ulice, ale przede wszystkim ludzie. I ludzie, którzy oddali część siebie temu miastu, myślę, że należy im się, żebyśmy my coś w zamian też oddali, czyli kawałek naszego Giżycka. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczny, że Rada Miejska poparła pomysł, którego byłem inicjatorem w konsultacji ze środowiskiem nurkowym. I również dziękuję pani burmistrz Renacie Piotrowskiej za sprawne zorganizowanie tego wszystkiego i spięcie tej całej inicjatywy, że tak powiem, tym uroczystym odsłonięciem. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, ale się nie udało. Może teraz uda mi się dokończyć. Chcemy, żeby powstał tutaj tablica z napisem, z krótką powieścią Kim był Balon. Ma to służyć temu, żeby każda osoba, która się pokaże w tym miejscu, czy to będzie Giżyczanin, czy to będzie turysta, który będzie tędy przechodził nad jeziorem, podchodząc do nazwy, którą tutaj mamy, będzie mógł przeczytać, kim ten człowiek był. W tej chwili to, co pokazuję, jest to projekt Janusza Pileckiego. Wizualizacja, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Tak jak tutaj zobaczcie Państwo, będzie to stało koło tablicy, nie jest to jakaś wielka budowla, nie jest to nic, co naruszy ład tego miejsca. A tak jak powiedziałem, każda osoba, która nie znała Balona, przeczyta w kilku słowach, kim ten człowiek był, kim on jest dla mieszkańców miasta i dla nas, dla społeczności płetwonurków. Dziękuję. Jeszcze przez chwilę to zostawię tutaj, żeby każdy mógł sobie obejrzeć. Pani Basiu, jakie emocje Pani dzisiaj towarzyszą? Ogromne emocje. Bo dzień szczególny. Bardzo się cieszę, że Piotr Krzywiński, współpracownik i wychowanek Andrzeja, taką inicjatywę zgłosił, że radny Iwaszkiewicz poprowadził dalej, że Rada Miejska wyraziła zgodę, bo myślę, że Andrzej zasługuje na to, za całą swoją działalność, zasługuje na to, żeby
być patronem tego miejsca. Tak jak podkreślałam, tego miejsca, z którym całe życie był związany, bo tutaj zaczynał najpierw jako uczeń, potem jako instruktor, jako opiekun, wychowawca wielu pokoleń młodych płetwonurków i stąd również wyruszył w swoją ostatnią drogę. Także to miejsce będzie chyba wszystkim też i przypominało, i pamiętało o nim. Miasto dzisiaj pamięta o panu Andrzeju, ale pan Andrzej chyba też przez całe swoje życie pamiętał o Giżycku. Nie zapomniał, skąd się wywodził. Tak, Andrzej zawsze bardzo chętnie przyznawał się do Giżycka, mówił, że skąd pochodzi. Zresztą on kochał Mazury, kochał to miejsce i mimo, że wiele podróżował, bo był w wielu krajach, zawsze do Giżycka wracał. Miał też swój przecież taki epizod w życiu, że przebywał, studiował w Norymberdze i nigdy nawet nie powstała w nim taka myśl, żeby tam zostać. Zawsze do Giżycka wracał, to było jego rodzinne miasto, z nim był związany. Dziękuję bardzo. Panie radny, pańska inicjatywa wreszcie się ziściła. Co pan czuje w tym momencie? Znaczy, no, generalnie jestem zadowolony, że wszystko tak bezproblemowo przebiegło i naprawdę trzeba przyznać, że zostało zorganizowane no, sprawnie i szybko. Ale ze smutkiem można stwierdzić, że nie wszyscy radni popierali ten projekt. No, w demokracji tak jest, że rzadko jest jednomyślność, no jednak decyduje większość. Cieszę się, że udało się na tyle tę większość zgromadzić, żeby tę inicjatywę zatwierdzić. Pan był przekonany od początku, że idea jest cenna. Oczywiście. Uważam, że tak jak mówiłem na dzisiejszej uroczystości, że miasto to nie tylko budynki, ulice, ale przede wszystkim ludzie. I ci ludzie oddają część siebie temu miastu, więc my w zamian też musimy coś im oddać. A sprawa pana Tarasiewicza została przedyskutowana ze środowiskiem nurkowym i z rodziną i myślę, że był dobry klimat ku temu, żeby zacząć od pana Tarasiewicza, ale na pewno są też inni mieszkańcy naszego miasta, którzy zasłużyli sobie na kawałek naszego grodu i myślę, że ta inicjatywa będzie dalej kontynuowana. Cieszę się, że pani burmistrz publicznie też powiedziała, że uważa ten pomysł za trafiony. A kogo ma pan na myśli, mówiąc o następnych? Nie chciałbym dzisiaj może składać deklaracji, bo najpierw trzeba przedyskutować sprawę z rodziną, czy rodzina akceptuje takie rozwiązanie. Natomiast no, mogę powiedzieć, że na przykład dla mnie taką ikoną Giżycka był zawsze pan Domaniewski. Jako mały chłopiec jeszcze często chodziłem tam, oglądałem te wypchane zwierzęta na twierdzy. Był to człowiek na pewno, który miał pasję, który coś dla tego miasta zrobił, ponieważ prowadził zoo, a później Muzeum Fauny i Flory i robił to z tego, co pamiętam, społecznie. Więc to jest na pewno też taka ikona Giżycka. Pamiętam jego opowieści o Wilnie, takie historyczne. Myślę, że jakiś skwerek przy wejściu na ulicę turystyczną, czyli do twierdzy, taki trójkącik, byłby odpowiednim miejscem, ale to jest tylko dzisiaj moje takie luźne przemyślenie. Są też inni oczywiście Giżyczanie, ale po kolei, nie od razu Kraków zbudowano. Panie Piotrze, jakim człowiekiem był świętej pamięci Balon Tarasiewicz? No, super był, super facetem, był zawsze uśmiechnięty. To go cechowało, to tak jakby wszyscy ludzie w Polsce, którzy byli, że tak powiem, uwikłani w nurkowanie, wszyscy o tym wiedzieli, zawsze pamiętają go uśmiechniętego, super profesjonalista. Zawsze tak przygotował nurkowanie, że z nurkowania wszyscy wychodzili z uśmiechem na twarzy, szczęśliwi, pełna satysfakcja. No super, super. Ciężko tak jakby w tej chwili w słowa ubrać to, jakim był człowiekiem. Nurkował w Polsce, nurkował na całym świecie. Wielu ma wychowanków. My, że tak powiem, młodzież lat 85-95, adepci nurkowania, jesteśmy nie tylko nauczeni przez niego nurkowania, ale tak samo jesteśmy przez niego wychowani. Prowadził otwarty dom razem z Basią. Zawsze tam mogliśmy przyjść i rzekłbym, że zastanowić się trzeba było, gdzie byłem częściej, w swoim domu czy u nich w domu. No super, super. Nie znajduję negatywnej rzeczy w jego osobowości, może nie, w jego zachowaniu, w jego podejściu do życia. Mimo że czas płynie, Płetwal nadal istnieje. Tak, klub płetwonurków Płetwal dalej istnieje. W tej chwili jest tam wiele, wiele młodych ludzi, którzy warto, żeby też znali Balona, pomimo tego, że go nigdy nie poznali. Warto by było, żeby generalnie cała młodzież nurkowa wiedziała o tym człowieku, no bo naprawdę był wartościowy. Wiele zrobił w Komisji Działalności Podwodnej, wiele programów szkolenia brał udział, tak jakby w ich napisaniu. Nurkowanie podlodowe, z którego my, jako, że tak powiem, Mazurzy, ludzie stąd,
naprawdę zaczynaliśmy to robić i wprowadziliśmy, generalnie Balon napisał program szkolenia nurkowania pod lodem, ustalił jakie są reguły bezpieczeństwa i do tego doprowadził do realizacji, czyli tego, że w tej chwili my ucząc ludzi korzystamy z tego programu szkolenia. A co pan odczuwa dzisiaj, gdy Balon Tarasiewicz ma już swoje oficjalne miejsce tutaj w Giżycku i właśnie w tym szczególnym chyba dla was miejscu? No jestem szczęśliwy. Tutaj, gdzie stoimy w tej chwili, on deptał ten asfalt codziennie. Po pierwsze był prezesem klubu płetwonurków Płetwal, po drugie był wiele lat był w zarządzie oddziału Wielkich Jezior Mazurskich PTTK, który miał siedzibę tutaj w tym budynku. Był też prezesem tego zarządu. Także naprawdę ten asfalt pamięta Balona i to, że się udało spowodować, że ten plac nosi jego imię, no super, super, super sprawa. Warto by było nadmienić, że inicjatywa ta już tak jakby 4-5 lat temu Waldek Kamiński próbował doprowadzić do tego, że tak jakby ten plac miał się nazywać właśnie imieniem Balona. Wtedy mu się nie udało. Nie udało mu się, nie pamiętam, czy to było na poziomie Rady Miejskiej, czy to na poziomie innym. W tej chwili myśmy, że tak brzydko powiem, pociągnęli to, co on zaczął i no nam się udało. Jest super, bo jest wynik. Plac ten nosi nazwę imienia Andrzeja Balona Tarasiewicza.